Dobrze. Pani Bożenko, za dobre promowanie tanecznych czwartków, za miłe spotkania, wszystkiego dobrego, a dla Pani dużo zdrowia od całej naszej kadry i seniorów. Dziękuję. Proszę, bardzo. To dla Pani. I wszystkiego dobrego życzę Pani. I ja, dużo zdróweczka. Ja jestem zdziwiona, zaskoczona. Dostaję tak messengera, że mam przyjść do seniorów, bo i nie należy do seniorów, taka zmieszana. A to się okazuje, że jakieś tam podziękowanie. No. Jeszcze mówię, nie wiem za co. Za to, za dobre słowo. No to ja dziękuję bardzo. Bardzo ja, proszę. Nie przeszkadzam, to jeszcze sobie tu coś pogadam, żeby to w innych wyżyć. No i tak nie mogę, już przychodzi na taneczne, bo w ogóle... Ale już nie ma, tańczę, no wiem, ale tańczy mi w głowie cały czas, jestem na, jakbym na raju, już była taka, wiecie, no także... Co dojdę, to szpital, co dojdę, to znowu kroplówki, co dojdę... No teraz chodzę tak 3-4 dni sama i tak... I znowu mnie rodzina prowadza, no... Tak ale się toczy. Może będzie lepiej, może leki zadziałają. No, ale to jeszcze długa droga, inne rzeczy, ale mam nadzieję, że jak będzie lato, to może dołączę. Będzie, będzie. To czekamy na Panią i wszystkiego dobrego. To dziękuję. Ja tak bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Jeszcze bym chciała tylko fotkę sobie zrobić i już wszystko nie będą, bo wiem, że Pani zajęta, jak taki się ma ten dzień, jak to się mówi. Jestem już w domu z moim prezentem. Od razu nie chciałam zaglądać, odwiązywać, więc otworzymy razem, co tam jest. Pochwalę się, mam jest parę drobiazgów. Myślę, że to robiły seniorki. Każda zrobiła to, w czym jest najlepsza, ma umiejętność. Ten, który ma dobry talent. Pięknie to wygląda. No i oczywiście jakby inaczej, na pierwszy rzut biorę anioła. Mówiłam, że one ciągle są koło mnie, gdzie się nie ruszę. No. To są najprawdopodobniej kolczyki. Może otworzę z tego opakowania, to będzie lepiej widać. Tak, jak widzicie, tak jakby mnie Panie znały, co mi się przyda, w ogóle mnie nie widziały, nie znają mnie. O, teraz dokładnie widać. I też jest piórko, czyli jak są piórka, to wiadomo, że od aniołów. Tak się mówi, że się piórko znajduje. Tutaj, aha, też są kolczyki. Większe. No nie powiem, fajnie jest niespodziankę mieć. A tu są czekoladki. Chyba się. No, tak się domyślam, że to coś czekoladowego, co ostatnio mówię, nie wolno mi jeść czekoladek. No ale zobaczymy, może będę sobie tak po jednej znać. Nie, nie czekoladki, tak mnie to zmyliło. To jest notesik. Będę zapisywać marzenia. Z tym, żeby się pospełniały. Ołówek pewnie, może mogła sobie pisać do tych marzeń. No, to coś gdzieś będzie pewnie. Lepki. A długopisy, widzicie, żeby mogła zapisywać te marzenia. No. Jest jakaś torebeczka. Na zakupy. Senior, żeby mi już każdy poznał, że jestem seniorka. Bo jak w koronawirus byłam, wtedy było 60 lat dla seniorów wejście do sklepu, to dwukrotnie mi pan i pani w ciaskami uprzedziła, że ja nie mogę wejść, bo ja nie jestem seniorka. Więc teraz już mam torbę w razie czego, że jestem seniorka. Gdyby się taka sytuacja wydarzyła. Tu też mam taką broszkę senior, także jakbym nie chciała torby, to mogę sobie przypiąć, że jestem seniorka. I jeszcze mam kubeczek. Też piszę senior. Czyli mogę sobie czaszkę pić.
i przypomnieć sobie, że jestem senior ładnych kolorów. I to by było wszystko, ale to jest takie piękne, wiecie, no. Dostać coś niespodziewając się, jeszcze z ręki pani dyrektor, seniorów w Dzierżoniowie, no mówię, znalazłam mnie chyba w internecie, nie wiem, bo nie zdążyłam jakoś tego wrażenia, nie zapytałam, jak ona mnie znalazła, ale przypuszczam, że gdzieś tam musiał wyskoczyć filmuj. No i tak sobie nawet dzisiaj powiedziała, że dyskutowały tam o mnie, że ja taka wesoła, uśmiechnięta, a nie spodziewały się w ogóle, że mam ostatnio takie problemy zdrowotne, że nigdy by nie myślały, że można tak żyć, śmiać się, cieszyć, a jednocześnie w środku no, mieć takie wewnętrzne cierpienie, jak to się mówi, ja akurat nie cierpię, ale choroba to wiadomo, wielu ludzi tak zdołuje, że nie potrafią się nawet uśmiechać, a ja przez cały czas tanecznie. No i teraz mi brakuje tych tańców, tej muzyki. No bo niestety, nawet nie mogę pochodzić po mieszkania, co dopiero tańczyć. Także to by było tyle. Dziękuję jeszcze raz, że doceniają mnie ludzie, odnajdują i po prostu kochają.